Hej, 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 witam was moi drodzy bardzo serdecznie i dzisiaj porozmawiamy sobie o eTorku, ponieważ tak się składa, że jeden z widzów nadesłał mi link. Jeśli chcecie nadesłać link, mail jest w opisie. A w nim taki prosty, łatwy i przyjemny temat, troszeczkę bardziej odbiegający od naszej dotychczasowej narracji. Ci, którzy mnie oglądają, zapewne kojarzą moje materiały poświęcone Krzysztofowi Atorowi Woźniakowi oraz jego kanałowi wideoprezentacje. To jaki on szajs tam odwala. I z tego właśnie powodu, z góry przepraszam wszystkich nowych widzów, ale pominiemy sobie wstęp, bo wychodząc z założenia, że Woźniaka każdy pi razy drzwi, nawet jeśli nie poznał poprzez ten kanał, to chociaż coś tam słyszał na własną rękę. Jeśli go kojarzycie, ale nie oglądaliście jego najnowszych materiałów, to Ator jest takim, powiedzmy, gościem, który bardzo chętnie chodzi w rozkroku. To znaczy, z jednej strony jest hardkorowo anti-PiS, ponieważ czuje się oszukany, szkalowany, niszczony, miażdżony. Tutaj warto dodać, że sam siebie określa mianem przedsiębiorcy, ponieważ jak wszyscy wiemy, prowadzenie kanału na YouTubie to jest taki prominentny i poważny biznes. Z drugiej jednak strony to wcale nie przeszkadza mu napierdzielać na opozycję, a także konfederację, z którą jednostronnie, jak na ironię, jest pokłócony. Dla tych, którzy nie kojarzą, aferka oto szła pewnego pięknego dnia 2015 roku, kiedy to Eitor dowiedział się, że Korwin nie kojarzy, co to w ogóle za facet. Tak, cały foch wynika z tego, że Korwin nie rozpoznał Atora. Po co wam to mówię? Ponieważ nam się przyda, gdyż mamy sobie taki oto artykuł z wirtualnymedia.pl. Znany youtuber oskarża TVP. Bez zgody dwa razy wykorzystali mój film i wizerunek. Cóż, nazwanie Atora znanym youtuberem jest, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjne. Ja wiem, że teraz foliarze, którzy go oglądają, będą wypisywać mi w komentarzach, że oj, lepszy, ale przecież on ma 650 tysięcy subskrybentów. Tylko ja w tym momencie odpowiadam, no dobra, ale zobaczcie, ilu ludzi tak naprawdę go ogląda. Mamy ponad 500 000 subskrypcji, to jest strasznie dużo, nie ukrywam, to jest naprawdę duży sukces. Tylko zobaczcie sobie na jego najnowszy materiał. 29 tysięcy wyświetleń. Okej, dobra, jestem zbyt surowy, to jest dopiero wschodząca gwiazdeczka. Zobaczmy dalej. 49 tysięcy. Okej, to może zobaczmy dalej. 83 tysiące. Dobra, zobaczmy dalej jeszcze. 38 tysięcy. No to może kolejny. 56 tysięcy. 57 tysięcy. 52 tysiące. 66 tysięcy. 56 tysięcy. O, tutaj mamy rekordzik z Jackowskim. 102 tysiące. Moi drodzy, przypominam, mowa o kanale, który ma 652 tysiące subskrybentów. To jest dramat. Ale okej, jedziemy dalej. TVP Info miało dwa razy bez pytania wykorzystać fragmenty filmów znanego vlogera Krzysztofa Atora Woźniaka, uważanego za prawicowego publicystę. Autor tych materiałów nie został też podpisany jako ich twórca, dowiedział się portal Wirtualne Media. Ludzie, którzy mnie rozpoznali w programie TVP, a nie widzieli wcześniej mojego filmu, uznali, że poszedłem na marsz na zlecenie telewizji publicznej. Spotkałem się z ogromnym hejtem, mówi portalowi Wirtualne Media Krzysztof Woźniak. Na początku chciałbym pogratulować autorowi za tekst uważanego za prawicowego publicystę, ponieważ... No nie, no Ator ani nie jest publicystą, ani też prawicowym. Bardziej bym go określił jako panikarza ze względu na filmy, które dodaje. Zresztą zobaczmy sobie na najnowsze. Wyślą wojsko na Ukrainę, czyli rozumiecie, że Polska już za momencik, już za chwilkę wyśle wojsko polskie na Ukrainę. Robią globalny certyfikat, czyli rozumiecie, WHO robi nowy certyfikat covidowy. Hu z tym, że już dawno, wy już wiecie, jakiego Rusa nie ma, nie istnieje i tak dalej. Jebać, dalej robią certyfikat.
Jeden z nich, ostatnia prosta, czyli znów jakiś tam wymyślony list, teorie spiskowe, kto naprawdę rządzi światem i morda Sorosa, oczywiście, bo wszyscy wiemy, Ukraińcy blokują polskie tiry i tam znak szatana pokazuje Zełenski, czy rozumiecie, że Ukraińcy źli. Przyznali się, chcą końca samochodów, znów jakiś tam forum z Davos, bo wiecie, bo koniec samochodów, zdelegalizują. Nie mam zielonego pojęcia, jaki fikołek musielibyście odwalić, żeby to nazwać prawicowymi treściami. Tym bardziej publicystyką, bo umówmy się, to są po prostu materiały na YouTubie. Kolejna rzecz to poziom inteligencji widzów, a raczej jego brak przedstawiany przez Woźniaka, bo z tego co tutaj możemy zrozumieć z pierwszego akapitu, to widzowie Woźniaka, czyli ludzie, którzy się z nim zetknęli, którzy rozpoznają kto to jest Ator, jak on wygląda dzisiaj, a nie tam x lat temu, nie widzieli tego filmiku na YouTubie, ale zobaczyli te treści w telewizji, i z góry założyli, że to jest nagranie na zlecenie TVP. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Powiem tak, trzeba być wybitnie specjalnym, żeby nie zrobić 5-sekundowego researchu, który od razu pokaże, że Ator wcale nie nagrywa specjalnie dla TVP. Krzysztof Ator Woźniak to były dziennikarz, a od 10 lat vloger i komentator, który ma swój kanał na YouTube, wideoprezentacje. Subskrybuje go 652 tysiące osób i znajduje się na nim 6,5 tysiąca filmów. To głównie publicystyka dotycząca spraw społecznych i ekonomicznych, a także politycznych. Przerywam specjalnie tylko, żeby wam przypomnieć tytuły tych materiałów i teraz sobie właśnie to zrobimy. Wyślą polskie wojsko na Ukrainę. Były szef NATO ujawnił skrywany plan. Szykują globalny certyfikat. Bez niego zero normalnego życia. WHO ma umowę. Jeden z wielu ujawnia. Ostatnia prosta do ostatecznego kłamstwa. Kto najbardziej rządzi światem? Politycy to tylko marionetki. Maski opadły, Ukraińcy blokują polskie tiry. Zapowiedź końca świata w 2025 roku zakodowana w Biblii. Przyznali się, chcą końca samochodów prywatnych. To by było na tyle, jeśli chodzi o publicystykę dotyczącą spraw społecznych i ekonomicznych, a także politycznych. Dalej mamy jego wypowiedź i szczerze mówiąc nie będziemy sobie tego czytać. Ogólnie w niedzielę jako niezależny twórca poszedł rzekomo na prośbę swoich widzów, żeby zrobić materiał. I co się stało? Oczywiście jak zwykle poszedł niezależnie i pytał z każdej strony ludzi. Podsumowując, jedno wielkie patetyczne sranie o tym, jaki on jest niezależny, niezawisły i tak grzecznie specjalnie pyta wszystkich, mało tego, wszyscy go uwielbiają, wszyscy lajkują, wszyscy widzą. I cała drama tak naprawdę rozchodzi się z tego, że uwaga, uwaga, w telewizji, dokładnie w ten sam dzień, kiedy powstał ten materiał, został wrzucony klip 40-sekundowy, a jako źródło podano jakiś tam no-name'owy profil z Twittera. Podkreślam, podano jako źródło jakiś no-name'owy profil, który zrobił wycinek z materiału Woźniaka. Ale według Atora jacyś ludzie, rzekomo, nie wiadomo jacy, doszli do wniosku, że to właśnie Hator się sprzedał i nagrywa dla TVP. Z jakiej dupy wyciągnęli sobie takie wnioski? Nie wiadomo. Dalej Hator, mam wrażenie, że już nawet nie kryje bólu dupy, że TVP go nie wspomniało. Krzysztof Ator Woźniak podkreśla, że TVP doskonale wie, kim jest. Wielokrotnie mnie cytowali, podając właściwe źródło. Nie wierzę, że mnie nie rozpoznali. Mają też do mnie kontakt, dodaje. YouTuber nagrał w tej sprawie vlog, aby wyjaśnić sytuację i powstrzymać hejt, który na niego spłynął. Dalej Ator, jak to Ator skamle o sądach. Nie chciałbym się użerać w sądach z TVP, ale tu chodzi nie tylko o naruszenie moich praw autorskich, lecz o lekceważenie internetowych twórców. Czekam na odpowiedź z telewizji. Mam nadzieję, że polubownie załatwią sprawę, ale jak nie będzie wyjścia, pójdę do sądu. Nihil novi sub sole, dalej mamy jakieś jojczenie patetyczne o tym, jak to on nie robi wiele dla społeczności. Dalej mamy jojczenie, że jest wiecznie szkalowany, niszczony, miażdżony, w tym wydaniu przez TVP.
Ale jest parę wątków, które mi tutaj się nie podobają. To znaczy, z jednej strony, czy TVP rzeczywiście dobrze zrobiło, że nie podało oryginalnego źródła? Według mojej opinii nie. Jednak rozumiem, dlaczego TVP go nie zacytowało. Moi drodzy, Ator nagrywa treści, delikatnie rzecz ujmując, jak już mieliście okazję się zapoznać, wątpliwej, według mojej opinii, jakości. Określam je mianem szuryzmów, debilizmów i treści nastawionych na sianie paniki oraz atencji. To jest moje zdanie, jeśli ktoś ma inne, zapraszam do komentarzy. I biorę pod uwagę scenariusz, gdzie na przykład TVP nie życzy sobie, aby widzowie ich zapoznali się z antyukraińskimi, antyamerykańskimi czy też po prostu szurskimi treściami. Kolejna rzecz, przerost ego. Wiemy rzekomo od Atora, że ktoś tam gdzieś tam ma kontakt do niego i go rozpoznaje, tylko jest taki jeden mały drobny problem. Jedna osoba to nie jest całe TVP. I o ile jakiś Zenek, czy prezes Bogdan, czy ktokolwiek inny poznał Atora na żywo, dostał od niego wizytówkę, czy tam kontakt, czy whatever, o tyle stażysta Henio, czy montażysta Brian może tak nie do końca kojarzyć Atora, i ponieważ już kończy mu się zmiana, wpierdoli pierwszy lepszy link, który znalazł i fajrancik do domu. To jest dokładnie linia obrony TVP. Oni twierdzą w swoim oświadczeniu, że biorą nagrania z Twittera, nie z YouTube'a. A jeśli ktoś wyciął nagranie woźniaka i wrzucił w swój prywatny Twitter, to jest jakby problem tej osoby. Nie powiecie mi, że to nie są wcale mocne argumenty, biorąc pod uwagę, że Ator także ma jakieś takie, no delikatnie rzecz ujmując, skłonności do bycia drama queen. Wiecznie jest szkalowany, wiecznie jest niszczony, wiecznie jest miażdżony i nie ukrywajmy, właśnie jego wyświetlenia nie są za wysokie. Dlatego, według mojej opinii, ta cała akcja ma na celu po prostu rozpromować woźniaka, czyli on teraz będzie wielce szedł na łby z TVP, po raz kolejny kogoś pozywał, po raz kolejny jojczał, że pójdzie już za chwilę, już za momencik do sądu, a wszystko w patetycznej zalewie o treści: ja tego nie robię dla siebie, ale dla całego YouTube'a. To jest chyba najbardziej żałosne w tym wszystkim, moi drodzy, bo Ator już od dłuższego czasu przestał być takim ojcem, autorytetem dla młodych youtuberów. W ogóle ci młodzi youtuberzy, którzy rzekomo z nim współpracowali, przestali być już tacy młodzi. I jakoś tak nie słyszałem, aby którykolwiek z nich chwalił sobie tę współpracę, ale to tak na marginesie. Tymczasem mam wrażenie, że Ator cały czas stawia siebie jako takiego starego, dobrego wujka YouTube'a. Przy czym z jedynym wujkiem, jakim ja go mogę skojarzyć, to jest ten spasty o wujku foliarzu. To tyle na dziś, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie, do następnego, hej hej!